Cześć, tutaj Leszek z Kuchennych Wyczynów Leszka. Dzisiaj naszło mnie na sałatkę jakąś, a najprostsza sałatka w życiu to chyba jest sałatka ziemniaczana niemiecka. Nigdy jej nie robiłem, ale zrobię. To jest z Brandenburgii sałatka. Nadaje się do grillowanego mięsa. Grillowanego mięsa. No i wstawiłem ziemniaków. Ze ziemniaki obiorę w mundurkach, znaczy nie obiorę, tylko gotuję. Dodam cebulę, ogórki tylko dokupiłem sobie do kanapek i od razu do tego, a majonez to chyba każdy ma gdzieś tam w lodówce. Ziemniaki też. I będzie prosto, szybko i przyjemnie. Zapraszam, tylko muszę zagotować te ziemniaki. Troszeczkę to będzie gotowało się na tej mojej kuchni. A powiem wam szczerze, że gdzieś mój kamień się zaniewierusza, ale jest. Dobra, postawię go tutaj. Niech się patrzy, jak się robi. No to się gotują. Żegnam was, adie na razie. Ziemniaki się gotują. Trzeba obrać jeszcze cebulkę czerwoną. Mam. Została nie wiem z czego. To ją obiorę. Może pogadamy jeszcze w trakcie tego. Czerwona cebula. Jak czerwona cebula, teraz wszystko mamy i po prostu śpieszę się, bo jesteśmy, jak to się mówi, online. Nie, możemy być online czy nie? Możemy być. W każdym razie czerwona cebula. Wezmę dwie, bo cebula jest dobra, ale ja wam powiem, się ona obiera tak sobie. Co wam powiedzieć, co się wydarzyło? Wiosna idzie, forsycje jak przekwitną, nie wiem czy wiecie, jak forsycje przekwitną, te żółte kwiatki, to znaczy się, że się robi ocieplenie. One lubią strasznie, co one lubią? One lubią ten kwitnąć, jak jest zimno, dlatego nie martwcie się, przyjdzie ciepło. O tak, nie będę się starał za bardzo. I ogóreczki, aha, ogóreczki, kiszoneczki. Ogóreczki, kiszoneczki wezmę. Już ile ich wziąć? Z 5, jak mówicie. Sałatka szwabska, czyli sałatka niemiecka, innymi słowy, i będzie dobra. Sól, pieprz chyba macie, co? Macie. Dowolność krojenia dowolna. Mnie naszło raz. Jakbym był i byście mnie widzieli, jak to robię, to byście mogli komentować i zadawać mi różne pytania, ale na niektóre pytania bym odpowiedział dwa, a na niektóre nie, wiadomo, jak to w życiu. W każdym razie tutaj mam kapsaniaka takiego, jego wykorzystam do czego? Do śniadania, wiadomo. Się zje. Wszystko, co jest teraz zjadliwe, to trzeba jeść. O, ale ten to już zupełnie, zobaczcie, kurczę, kapcaniak. Nie, jego to wyrzucę. Ile było tych ogórków? 3, 4, przynajmniej jednego, żebym sobie zostawił do kanapki, co? Dobra, dam 5. Jak zwykle, kurczę, chyba za mało. Za małą michę wziąłem. 4. Tego większego może sobie zostawię. Tego mniejszego zrobię. Nie będę już taki. Zaraz będą ziemniaki. I chyba najdłuższe. Ja to lubię teraz takie szybkie potrawy. Nie wiem dlaczego. Woda z ogórków jest dobra, ale jest straszne słona.
co nie. Pokroję już cebulę w takie pasemka, może to będzie ładniej, co? Ale na tym będzie lepiej. Chociaż ja wiem, znowu będzie. Jak tam, panie, robicie tą sałatkę? Nie odpowiecie mi, bo nie możecie, ale możecie to zostawić wszystko w komentarzach. O, proszę bardzo. Ja to rozdrobnię i będzie ładnie. Tak. Cebula jest zdrowa na wszystko. I dlatego, no nie za dużo, bo wątroby nasze nie wytrzymują. Co nie? Wątrobki nie wytrzymują i się po prostu taka rzecz dzieje. Możemy sobie zasadzić swój szczypioreczek. Ja bym wam powiedział jak. W każdym razie w ten sposób. Bierzecie 5-litrową butlę, taką po wodzie, co nie? Bierzecie ją, napełniacie tym ziemią. Ja może nakręcę filmik i będziecie wiedzieć. W każdym razie bierzemy taką po wodzie 5-litrową butlę. Napełniamy ją ziemią. I później sprawdzę, jak to wygląda. Dobrze. I później robimy dziureczki po bokach. Czyli mamy butlę 5-litrową i z ziemią robimy takie dziurki. Dziurki wielkości, ja wam powiem, takiej, żeby weszła tam taka malutka cebulka. Ta malutka cebulka to się nazywa cebulka sianka. Podlewamy to, co nie, tylko po bokach robimy. I czekamy, oczywiście wystawiamy cebulki tak na zewnątrz troszeczkę. Podlewamy to wszystko i czekamy na zielony szczypioreczek. Najlepiej to jeszcze by można było, jak już przymrozków nie będzie, wywiesić albo postawić. Od góry podlewamy. Od góry podlewamy tutaj dziureczki, cebuleczkę i mamy fajny ten ziemniaki i mamy fajną cebulkę. Oczywiście już są. Oczywiście możemy to wszystko. To były ogórki kiszone. Kiszone. Tutaj o, wezmę to, obcedzę i zaleję wodą. To ja zalałem wodą, to nie, żeby się ochłodziły i będą sobie w wodzie tam stały i ja troszeczkę obiorę. Te ziemniaczki, o, się lepiej obierają i są po prostu, te ziemniaki są po prostu w całości, co nie? I dlatego się lepiej obierają. Zaczekajcie, ja sobie będę może to tutaj obierał, żeby być z wami blisko, bo wy jesteście moim, ale gorące, powiem wam, jesteście moją solą w... Już nie czekam, nie, chyba poczekam, poczekam. No niestety. No jakoś może wystygły. Ja to obrałem bez wizji. Co nie, bo ja tak nie kurczę, po prostu grubo kroimy. Powinna ta sałatka jeszcze, ja wam powiem, co powinna. Troszeczkę rozgotowałem ziemniaki. Ale sałatka powinna być jeszcze do lodówki dana. Co nie? Grubo kroimy. Lubią grubo. A ja już nie dam do lodówki, tylko spróbuję. Resztę dam do lodówki i już. O. Muszę łychę wziąć. Co nie? Jeszcze nie, jeszcze wszystkich ziemniaków nie skroiłem, tylko już mieszam po prostu. O. Jeszcze nie skroiłem, patrzę, który jest ziemniak zimniejszy. Ja to robię tutaj. Nie kręcimy tego w studiu, tylko w studiu Leszka.
Ała, z ziemniaki kroimy, znaczy gotujemy nie do miękkości, tylko tak al dente, jakby powiedzieć. Kupujemy oczywiście majonez jakiejś tam firmy, wiecie chyba jakiej. Ja kupiłem firmy jakiejś tam marketowej, no trudno, można zrobić sobie samemu ten majonez. Producenci nas nie rozpieszczają, chcą tylko po prostu pieniądze. O, ja na cztery i tutaj skroję. Wszystko w świecie to jest pieniądz. Jesteśmy, kurczę, niektórzy z nas nie są z tego świata, bo się przejmują, ale ludzie po prostu są tacy, że strasznie są zachłanni. Bądźmy mniej zachłanni, a będzie lepiej na tym świecie. Nie wszystko to jest pieniądz, co nie? Dlatego proponowałbym, żeby się troszeczkę niektórzy producenci zastanowili. Nasi to by się zastanowili, ale są firmy, które podlegają prawom zagranicznym i one tego, i one po prostu robią nie fair. Nie fair. Polacy, trzymajmy się swoich zasad. Coś powiem na ten temat, że oczywiście przesadziłem i trzeba to przełożyć do większej miseczki. Ja to może od razu walnę do michy, a później zobaczę ile z tego wszystkiego i przełożę do tego, bo nie mogę rozmieszać. Co ja się będę tutaj... Czyli musicie od razu wziąć sobie dużą miskę. Ja mogę tutaj dać i ją tego. I nie byłoby kłopotu. Majonez. No, gotujemy ziemniaki, dodajemy majonez, dodajemy sól i pieprz. Wszystko i dajemy majonezu ile chcemy, żeby to się wyłożyło. Ja już dodałem 4 łyżki. Może niektórzy lubią więcej majonezu, ja tylko lubię majonez. Tutaj nie stawiam, bo tu jest gorące. Niektórzy lubią więcej majonezu, ja lubię troszkę mniej. To też jest związane z tym, że trzeba skleić tylko i to wszystko, co nie? Chyba i tak za dużo dam, powiem wam szczerze, tego majonezu. Tak, 4 łyżki to było dla mnie nie chcę majonezu i dałem majonez. No powiedzcie, jak to jest. Czekajcie. To jeszcze wszystko ciepłe. Majonez dodaje smaku. Więcej majonezu absolutnie. Soli i pieprzu. I to wszystko troszkę. Majonez jednak daje to, że za dużo. 3 łyżki majonezu. Ludzie. Walnąłem 4, o jedno za dużo. Czyli w przepisie muszę dać 3 łyżki. Nie, to za dużo. Zobaczcie, że jest za dużo. Co nie? Sałatka zresztą musi się przegryć. A jako, że nie jadłem obiadu, to będzie mój obiad. Mógłbym dodać ziemniaków więcej. Nie mam ziemniaków, ugotujcie 10. To 4 łyżki. 8 tego i 5 tych. No i miałem tego nie kręcić, bo to jest proste. No ale musisz się przegryźć. No i jest. Jeszcze troszkę soli, cebuli, można dodać jeszcze jedną, nie czuć jej. Powiem szczerze, za dużo majonezu da. No ale jest bardzo dobra. Trzeba to wymieszać.
No i gotowiec. Pycha. A znowu cianka, kurczę, będzie. To na razie.